Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ale Łatwe Asy. O, teraz zobaczyłem, po drugiej stronie jest Pluton z Ideal. Haha, dopiero w tej sekundzie spojrzałem sobie przypadkiem i widzę Second and Clever. Skojarzyło mi się, że to kolega i faktycznie Pluton jest Kizu z Ideal. Miałem mówić o tym, że ta bitwa będzie tak dziwna, że pomyślałem sobie, że może by stworzyć jakąś podserię, którą bym tak roboczo nazwał BDSM. Pewnie ci, którzy troszkę siedzą w internetach, już im się lampka zapaliła, ale jakie BDSM? Przecież BDSM to skrót od, uwaga, tu się wykaże wiedzą bez internetu, Bandage, Domination, Sado, Maso. No, w moim wykonaniu ten skrót brzmiałby raczej bardzo dziwne i słabe M-ki, czyli też BDSM, ponieważ ta bitwa będzie bardzo dziwna i ta M-ka będzie również bardzo dziwna. I w sumie, no cóż, bohaterowie to MRX Defender na Rheinmetall Panzerkampfwagen, w Plutonie z Rudym 102PL na IS-7 i Uszat 9.4 na 113. Zaczynajmy od tego, że na tej mapie, która przecież mapą otwartą, po drugiej stronie również Magic, czyli Batchat, jadą na bardzo dziwne miejscówki, ale okej, okay, no Batchat jest takim medem, który z magazynkiem gdzieś tam, powiedzmy, może klikać sobie. A przecież nie, no nie, nie nadaje się zbytnio na pierwszą linię. Uszat już przyjmuje peskę od 268, wiadomo, że jest to pojazd, który jest bardzo trudno przebić, a zarazem bardzo łatwo on przebija nas, no bo przecież pena i potężna alfa. No i zobaczcie teraz, co się będzie działo. Ja ogólnie, przyznam uczciwie, ostatnio dużo gram, najwięcej gram medami i najczęściej gram na typowo medowych pozycjach, więc takim medem pewnie był na środku, podobnie jak oczekiwałbym, że light, bo przecież mamy jednego lighta w teamie, więc raczej tak jak ich testo LT, pojechałbym na środek spotować gdzieś tam na dojeździe, na przejeździe, a nie walił się po mordach z SM7 na przykład. Ale ta miejscówka właśnie trochę nie znał, ale z tego co obserwuję, ona chyba się troszkę zmieniła, ponieważ zdaje się być o wiele lepiej osłonięta od arty. Dostajemy strzał w plecy od E5, podjeżdżamy sobie wyżej, jakiś tam delikatny spocik, ale ciekawostką jest to, że okazuje się, za nami jest również grill, którego no, teraz jest na górce. O właśnie, zwróćcie uwagę, odbiliśmy pestkę od grilla 15, moi drodzy. Tak jest, grill 15 przyjmuje, czyli strzela w nas i się odbija. A czy nie, przepraszam, to nie było, nie wiem, bo nie mamy tego jako odbitego, ale było na liczniku, więc nie ma w ogóle o co chodzi. No, bardzo dziwna sytuacja. No, w każdym razie zwróćcie uwagę, no, klepie się bohater nasz w pierwszej linii razem z czołgami super ciężkimi, tak jak na przykład typ 5 albo mega OPTD obiekt 268 V4. Niestety już Uszat zginął, a jak tam idzie kolegom z Ideal, jest... Sekunden, oni są chyba na środku, zaraz zobaczę, czym gra Kizu. Kizu gra Centurionem, Sekunden gra obiektem. Przepraszam, czyli tak, tutaj jest, tutaj była przed nami gdzieś 430, 2 do 4, wydaje się, że na razie chłopaki po drugiej stronie mają jednak przewagę. No, walczymy, tak jak mówię, zwróćcie uwagę na to, że cały czas MRX Defender nie poddaje się i walczy w pierwszej linii z czołgami ciężkimi, strzał w dolną płytę setki z APCR-a nie przebija, jednak ten pancerz dolnej płyty odrobinę skontowany może sprawić problem. Ja na przykład pamiętam, że E50 dla mnie jest, Boże, przepraszam, grając E50, bardzo często spotkała właśnie E75. E75 kurza twarz, naprawdę potrafią mieć dolną płytę lekko skontowaną i już robi się ona bardzo, bardzo trudna do przebicia. Kizu udało się zabić, E5 niszczy Centuriona, więc solidarność jakby Ideal nie pozwala mi pochwalać tego killa, ale z drugiej strony komentuje bitwę gracze po drugiej stronie, więc trzeba kibicować tym, których pokazuje. No w każdym razie 8 do 7 się nagle zrobiło i jeszcze gdzieś się trzyma Sekunden Kleber na środku. Typ 5 Heavy przyjmuje pestkę w bok za 0. Jak dobrze wiemy, dużo osób powtarza, że typ 5 jest bardzo łatwy do przebicia, wystarczy goldem walić. No trochę szkoda, że balansowane są pojazdy pod kątem golda, a nie amunicji zwykłej. Próba strzału w typa 5. Bardzo ciekawy strzał. Ja tak powiem, tego celownika już swoimi oczami nie widziałem, ale widział go celownik, widział go pestka, więc się liczy. Rykoszet pod tym kątem raczej był dość oczywisty. Podjeżdżamy sobie na plecy.
Zwróćcie też uwagę, jest to kolejna bitwa, kolejna sytuacja w tej bitwie, bo wcześniej było z Isem 7, w której przeciwnik kompletnie ignoruje naszego Lighta, myśląc sobie, a co może mi zrobić Light, przecież przede mną jest pojazd, który ma o wiele mocniejsze działo. No okazuje się, że jednak ten Lightcik troszkę już w tej bitwie nabruździł, ale wciąż mamy bitwę 10 tierów i mamy 3 fragi i całe 1800 punktów uszkodzeń. No, wynik naprawdę ciekawy. Sekunden cały czas się trzyma, bije się ze piątką. Jednak przeciwnik, Sekunden Kleber, zniszczy przeciwnika FV. No i to jest pytanie bardzo wartościowe. Czy to był frag zamierzony, czy jednak to był przypadkowy strzał, który po prostu skończył FV-a. No cóż, tego się raczej nie dowiemy. Raczej wątpię, żeby Sekunden pamiętał tę bitwę. Arta kończy piątkę, więc jest 6-9, ale mimo wszystko Centurion chwali piątkę, która dała radę przecież skończyć i Kizu, i Sekunden Klebera, więc tam z tymi medami sobie gościu poradził. Jest Leopard na 1600 HP, podjeżdżamy, strzał wchodzi nam za 2.93, jemu również wchodzi za 3.91, także szybko za budynek, Leopard się nas rozpędza, Arta za plecami, więc sytuacja pada robi się bardzo skomplikowana. Między Młotem a Kowadłem w tym momencie jest MRX Defender, podjeżdża sobie Leopard gdzieś tam tyłem, ale teraz chyba no, nieopatrznie ten ruch robi, ogłuszony strzał, kolejny bardzo ciekawy strzał, dostaje raz i drugi, już w tym momencie 907 asysty i wyjeżdża nas bokiem, to oczywiście był strzał kończący. Jest Arta, dostaje bardzo szczęśliwie Arta z detrakiem, strzał w kółeczko, pancerz nieprzebity, mega ciekawa sytuacja. No i czy uda się zrobić frag, objeżdżamy Artę i kończy ją Rudy, który Isem 7 zapowiada sobie pierwszy frag w tej bitwie, strzał na koniec, sojusznika nie trafiamy i przechodzimy do podsumowania. Nie wiem jak wam, ale mnie ta bitwa, tak jak mówiłem, wydawała się bardzo dziwna, bardzo specyficzna. Ta mapa jest naprawdę dobra do spotowania, dobrze zagrana, dobrze zagrany light i dobrze wykorzystany light potrafi tutaj zrobić naprawdę dobrą robotę, szczególnie spotując czołgi na dojeździe do tego wraku sterowca, tam można sporo damage'u kliknąć. Ten postanowił wskoczyć na przepychacz dla ciężkich. No i wbrew pozorom w tej bitwie wpadła MK właśnie. 2577 uszkodzeń, 4 fragi, 1900 asysty. Nie mamy żadnego medalu, mamy tylko odznaczenia plus MK. Zobaczcie na to. Damage 5 dopiero w drużynie, a nawet nie wiem, który w grze. Chociaż lepiej i tak na przykład niż no, chociażby nasz Batchat czy 113. Właśnie kolega uszedł. Jeden strzał z damage'em, przez całą bitwę tylko jeden strzał z damage'em. U nas pierwszy wynik oczywiście 268, 4400. U nich pierwszy wynik Leopard, drugi mój kolega z klanu Kizu i potem Sekunden Kleber. Też nie wiem o co tu się stało, mało tego damage'u, tylko 1422. Ich z kolei obieg 268, 2300. No ale my o dziwo typowy, bardzo wysoki, topowy exp, który dał nam MK, chociaż umówmy się, 1164 bazowego expa to nie jest jakiś specjalnie wysoki wynik, a mimo wszystko pozwolił na 10 tierze zrobić MK. Także 20 strzałów, 17 trafień, 11 przebić, wszystko na bliski dystans, pewnie właśnie stąd ten bonus do expa, chociaż tak jak mówię, dość tania ta MK. 5 wyświeconych, 8 uszkodzonych, 4 zniszczenia, asysta 1900, zarobek 32 niby brutto, ale podjąć kosztów amunicji bez konta premium 11500 na minusie. No i exp łącznie z bonusami bez premki 1688. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. A tymczasem życzę wam miłej soboty, jak się to już mówiłem. I do następnego. Cześć!